Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. W naszym studiu arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Witam księdza arcybiskupa. Witam panią, witam państwa. Gazeta Wyborcza dzisiaj donosi, że prawdopodobnie bliski jest kompromis strony rządowej i kościelnej w sprawie odpisu podatkowego i że to ma być taka propozycja 0,5%. To jest taka wysokość akceptowalna? No, czas najwyższy, żeby coś już drgnęło w tym względzie, dlatego że to się przedłuża. Wszystkie kraje mają uporządkowane te sprawy, także te unijne, a my jak sójka za morze wybieramy się i targujemy. Oczywiście, że jest postanowienie konferencji episkopatu i to w głosowaniu plenarnym, że możemy rozmawiać od 0,5 w górę, ale nie w dół. A 0,5 to jest dobre rozwiązanie? Tak, to co pani mówi. No to już można dyskutować. Mhm. Ksiądz, Kościół sobie poradzi? Dlatego, że takie są przyjęte ogólnie. Hiszpanie mają 0,8, 1, Węgrzy i tak dalej. Także tu jest prosta dyskusja. Kościół katolicki sobie poradzi finansowo? Poradzi, zawsze poradzi. Jakoś radził, tym razem poradzi. A inne kościoły? Chodzi o uporządkowanie tych spraw, bo inne kościoły również jeszcze bardziej są zainteresowane, żeby traktowano je poważnie, bo to są mniejsze wspólnoty i trudniej im w tej sytuacji poradzić. Tak jak pani mówi. I dlatego też patrzą na nas i wdzięczni nawet są, że my stawiamy sprawy czytelne, nie także w ich interesie. No a dla nich chyba bezpieczniejszy był jednak mimo wszystko fundusz kościelny niż odpis podatkowy. No ale ludzie się starzeją, umowy się starzeją i różne także formy finansowania także. Nie obawia się ksiądz, że za jakiś czas inna ekipa polityków może chcieć zmienić te zapisy i przepisy? One się nie zmieniają wraz ze zmianą ekip, ale sytuacja pokaże. Co ksiądz uważa na temat związków partnerskich, zarówno tych hetero, jak i homoseksualnych? Obserwuje ksiądz tę dyskusję polityczną, która się toczy? No, jesteśmy już tu na nudności bierze, jak się tego słucha, nawet publicznej telewizji, dzienników ostatnich telewizyjnych, przecież tego przez 15 minut nie można słuchać. Ja nie wiem, jak rodziny z dziećmi, z tym to wszystko znoszą. Wczoraj na przykład prowadzący, pan Kraśko, nie wiem, czy to on przygotowywał, czy ktoś inny, ale te relacje wszystkich i piosenkarek, i ministrów spraw zagranicznych Niemiec i tak. To wyglądało na to, jakby co drugi był hetero, czy co trzeci homo. Tak, więc nie przesadzajmy. No zdrowy rozsądek, to jest fala, która płynie, dopłynęła do nas, więc a i ksiądz, przeminie. To o dyskusji politycznej, a o samych związkach i o tym, że one istnieją. Jedna z posłanek w Sejmie powiedziała związki jałowe. Ksiądz też by tak powiedział? Proszę panią, jeszcze raz powtarzam, mnie to nudzi. Bierze na nudności. Wie pani, co to jest? Tak, wiem. No i dlatego skończmy tą rozmowę. Ale nie ma takiego problemu? I ksiądz, kościół jakoś... Nie ma. To nie chodzi o kościół. Chodzi o normalnych ludzi, normalnie myślących, bazujących na dekalogu, na prawie Bożym. Ale ci, którzy są homoseksualni, to zaliczają się do nich też, czy nie? I wszystkich religii. A tu już nie wchodźmy w niuanse. Ale dlaczego? Ja ostatnio przeczytałam, że gdzieś w Poznaniu odprawiane są msze właśnie dla homoseksualistów. Czy ksiądz, kościół dba o tego typu związki, czy nie? Czy raczej udaje, że ich nie ma? Pani pytanie źle stawia. A co, my jesteśmy żłobkiem dla tej grupy ludzi? Zostawiamy ich miłosierdziu Bożemu i szanujemy godność ludzką, ich prawa i tak dalej, ale to, co teraz się wyczynia, to są harce polityczne i takie trendy, które idą przez społeczeństwo. A nie lepiej byłoby te kwestie uregulować? Może wtedy nie byłoby awantury co jakiś czas, sejmowej, politycznej, nie wiem.
może odpowiedzieć pozytywnie na, te, na apele tych środowisk. Nie, nie byłoby to lepsze rozwiązanie? One nie są jednoznaczne i stanowisko Kościoła, jak też wszystkich innych religii, jest jednoznaczne. Więc dalej proszę. A jak z godnością, jeśli chodzi o dyskusję wokół tego, kto powinien być wicemarszałkiem? Czy osoba transseksualna może być wicemarszałkiem? To jest też temat, który rozgłuśtany został, bo byli pewni ludzie, że dali przyzwolenie na te harce i swawole sejmowe, wybierając, polityczne, czy... polityczne, pewne mechanizmy i mamy to, co mamy. Włosi mieli cicielinę, no ale to elegancka dziewczyna, to jeszcze za mojego pobytu posłanka oczywiście, ale to coś nowego w wymiarze ogólnoświatowym, więc czy my nie mamy innych problemów? To także temat, który trwa w dziennikach. No, politycy ciągle o tym mówią, oni się tym zajmują. No, z tego żyją. Ci politycy, których sami wybraliśmy, no to trzeba tę żabę jakoś przełknąć. To nie do końca ta żaba tak wygląda, bo są żaby normalne i są ropuchy. Aha. A co z tym kościołem na Łostowicach, księże arcybiskupie? Jakieś konsultacje społeczne teraz mają być przeprowadzone, tam radni z Platformy? Nie, nie ma żadnych konsultacji. Konsultacją jest to, że ludzie chcą i są podpisy. No jedni chcą, jedni nie chcą, jak zwykle, to nie w każdej jest sprawie. Tak, to absolutnie, to jest nieprawdą, dlatego że parafia powstała, jest erygowana, jest kaplica, jest ksiądz proboszcz i normalnie funkcjonuje, a co do budowy, no czekamy na zatwierdzenia, kiedy przyjdą, wtedy, kiedy się zbierze Rada Miasta. Bo wydaje się, że prezydent się już skłania ku takiemu rozwiązaniu, które księdza by usatysfakcjonowało, ale ci radni tak niekoniecznie z Platformy mają część. Radni są od tego, żeby radzić, ale myślę, że zdrowy rozsądek zwycięży, bo na tym etapie to się rada ośmiesza w oczach chociażby takiego Chwaszczyna, gdzie Kościół już jest z wieżą, a przed rokiem rozpoczęta budowa i później rozpoczęte procedury, czy w Wejherowie, czy w innych miejscach. A tym bardziej, że chodzi o sanktuarium i Jana Pawła II. Więc o czym my tu mówimy? Czekamy na zatwierdzenie projektu, który jest zresztą drugą nagrodą z konkursu. Jakieś inne plany, jeśli chodzi o budowę kościołów tak dużych, tak spektakularnych, no może nie tak kontrowersyjnych? Ten też nie jest kontrowersyjny. No, jest, tylko no księże arcybiskup. No, proszę panią. To jest kontrowersyjne właśnie, tak? Bo jakaś grupa nie chce, nie uchwala planu, nie przystępuje do prac. Nie jest kontrowersyjna. Staną dwie grupy, jedna mówi, od dlaczego ona taka pochylona, może wyprostujmy, a druga mówi, no już jak się pochyliła, to może ją tak do końca pochylić. Na tym polega i tutaj ta kontrowersja. Księże arcybiskupie, jak ksiądz ocenia połowę prezydentury, połowę kadencji prezydenta Bronisława Komorowskiego? To dobry prezydent, dobra polityka, czy jednak z jakimiś deficytami? Tak się składa, że ja znam bardzo dobrze pana prezydenta z czasów jego ministerowania od 91 roku. Nie do mnie należy ocena, czy jest dobra, czy jest zła. Jest, po prostu jest, trwa. Ona jest wypadkową także i tragedii, która była, tragedii smoleńskiej, bo przecież na tym etapie jeszcze byłby prezydentem świętej pamięci pan Lech Kaczyński, ale trwa. A księdza dziwi, czy natomiast nie... to, co dziwi, a dobrze pani o to pyta, to dziwią mnie takie panegiryki, które wczoraj chociażby też media, w telewizji znowu te media. Publicznej. Media i to w pierwszym programie telewizji, ale i radio też nie a szło i co, dalej. I co tam było o tym prezydencie? No, tego za pierwszego sekretarza Gierka nie było, żeby... Same laudesy i pochwały. No tak do końca nie jest. No owszem, ja to tam mówili, pokazują że jakieś bomoty były. Wpadka jakaś tam pisana czy co. Chodzi o mechanizmy. Rządy państwem, oczywiście prezydentura w Polsce jest konstytucyjnie okrojona i
prezydent nie ma tego znaczenia, co w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, ale jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i ma być zwornikiem dla wszystkich obywateli. A nie jest? No, ten cuk taki jest platformiany. Tak czy owak. A skąd takie duże poparcie dla Bronisława Komorowskiego? No, czy tak się... Z tymi poparciami to bywa różnie. No wiem, różnie. Ale innych danych nie mamy, tak? Robię no się badania i nie wiem, Donald Tusk gdzieś tam na którymś miejscu, a Bronisław Komorowski ciągle pierwszy, jeśli chodzi o zaufanie. No bo prezydent ma to do siebie, że za nic nie odpowiada. I dlatego go tak lubią? Między innymi. Lecha Kaczyńskiego wcale tak nie lubiono w tych sondażach. Ojciec rodziny, a nie było żadnych wyzwań wielkich za tej kadencji 2,5 roku. Czyli tak nijak troszkę? No i trwa, ja powiedziałam, trwa. Idzie. Za nami pogrzeb księdza kardynała Józefa Glempa, przed nami uroczystości tutaj w Gdańsku. Tak, Gdańsk ma wiele do zawdzięczenia księdzu prymasowi Glempowi i pragnie tą wdzięczność okazać w sposób modlitewny. Śmierć prymasa Polski to nie tylko i odejście po 27 latach jego posługi, to nie jest tylko wymiar Warszawy i Gniezna, gdzie był wcześniej metropolitą i prymasem, ale całej Polski. Kilkanaście razy był w Gdańsku. Dlaczego prymasi bywali w Gdańsku, chciałbym odpowiedzieć. Sam słyszałem z ust księdza prymasa Glempa, jak mówił, że kardynał Wyszyński przybywał do Wrocławia, do Szczecina, do Koszalina, do Gdańska szczególnie, żeby wiązać Gdańsk z Warszawą, ze stolicą, wobec różnych tendencji odśrodkowych. Czynił to także i ksiądz prymas Glemp. Więc tutaj nakładały się uroczystości i tysiąclecia Gdańska i te rocznice Solidarności, wydarzenia na Wybrzeżu, a także ksiądz prymas konsekrował księdza arcybiskupa seniora Tadeusza Gocłowskiego, konsekrował na biskupa księdza Zygmunta Pawłowicza, wprowadzał mnie także w urząd biskupi przed 5 laty. To już 5 lat? Tak, proszę panią. Czas biegnie szybko. W kwietniu. A także ostatni raz we wrześniu, żeśmy się rozstali, był na konferencji prawników, takiej międzynarodowej w Gdańsku i nie przypuszczałem, że to będzie ostatnie pożegnanie. W sobotę msza? Dlatego w sobotę zapraszam radiosłuchaczy na mszę świętą do Katedry Oliwskiej na godzinę 11:00. Odsłonimy także przy tej okazji tablicę pamiątkową poświęconą prymasom Polski, kardynałowi Wyszyńskiemu i księdzu kardynałowi Glempowi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.